Witam serdecznie dzisiaj po południu. Patrz, jak rośnie strach w Europie. Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do samego końca. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który wprowadza plany inwestycyjne, dzięki którym można regularnie inwestować w długim terminie przy zerowej prowizji do kwoty 100 tysięcy euro miesięcznie. Więcej szczegółów link w opisie i w komentarzu. Zapraszam serdecznie, Andrzej Stefaniak. Patrz, jak rośnie strach w Europie, tym należy się cały czas zajmować ze względu na wydarzenia, które się dzieją na francuskich i niemieckich i europejskich w ogóle obligacjach. I na samym początku zaczynamy od wykresu, który pokazuje bardzo dobitnie zachowanie europejskiej waluty, która w perspektywie następnego miesiąca bardzo wyraźnie traci, tak względem franka szwajcarskiego, jak i funta brytyjskiego, jak i dolara w rozliczeniach na rynku opcyjnym, czyli inwestorzy nastawiają się na to, że w perspektywie następnego miesiąca, kiedy zmaterializuje się ryzyko polityczne we Francji, jest większe prawdopodobieństwo osłabienia europejskiej waluty niż umocnienia i warto na to cały czas zwracać uwagę. Rozpatrujemy także oczywiście ten spread, czyli różnicę między tym, jak zachowują się niemieckie i francuskie obligacje. I w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy na tym spreadzie w okolicach 80 punktów bazowych. Jak pokazują wykresy, przekroczenie bariery 85-100 punktów bazowych będzie oznaczało, że pokonane zostały poziomy ekstremalne z 2017 roku, czyli po wyborach we Francji. I w takiej sytuacji może dojść do gwałtownego wzrostu nastrojów, które będą sygnalizowały możliwość wystąpienia drugiego kryzysu w strefie euro. Dlatego też rozpatrywanie i przypatrywanie się temu, co się dzieje na francuskich i niemieckich obligacjach, jest teraz tak bardzo istotne. To pozwala nam zrozumieć emocje, które się dzieją teraz na rynkach finansowych, a zwłaszcza na europejskich aktywach. I proszę także zwrócić uwagę, jak już na bezpośrednio na eurodolarze zachowują się inwestorzy w perspektywie następnego tygodnia, gdzie na rynku opcyjnym bardzo silnie występuje nacisk na to, żeby pozbywać się europejskiej waluty i bardzo mocno ryzyko związane z Francją jest tym motorem napędowym, który sprawia, że inwestorzy nastawiają się na obserwację tendencji i trendów na rynku walutowym. To jest bardzo, bardzo istotne. Proszę zwrócić uwagę, że od 2 lat nie było tak mocnego nastawienia na dynamiczny ruch na rynku walutowym, w tym wypadku przeciwko europejskiej walucie, a wykres, który pokazuje perspektywę ostatnich prawie 5 lat, pokazuje, że dalszy wzrost nastrojów prospadkowych będzie oznaczał najmocniejszy taki impuls przeciwko europejskiej walucie od 2022 roku, kiedy przypominamy sobie, jak dynamicznie amerykański dolar się umacniał. I proszę zwrócić uwagę, że mówiliśmy wcześniej o europejskiej walucie, a sam amerykański dolar także wraz ze wzrostem ryzyka związanego z polityką silnie zaczyna się umacniać i perspektywa na 1 miesiąc do przodu dla amerykańskiej waluty jest najmocniejsza od końcówki 2022 roku, czyli perspektywy na rzecz amerykańskiego dolara także stają się scenariuszem bazowym dla inwestorów, którzy oczekują ruchów przez pryzmat rynku opcyjnego. I bardzo podobnie jest, gdy rozpatrujemy taki czysty spread między tym, co pokazują rynki opcyjne w perspektywie jednego roku, jednego miesiąca. I także w tym wypadku widzimy, że presja na rzecz amerykańskiej waluty jest najmocniejsza od 2 lat i to naprawdę oznacza, że inwestorzy się czegoś boją i że rośnie strach w Europie. I tak właśnie to rynek interpretuje, tak to sobie wyobraża. Więc jeżeli chcemy patrzeć, jak rośnie strach w Europie, to patrzmy na rynek opcyjny, patrzmy na rynek obligacji i patrzmy także na inne wskaźniki, o których będzie za chwilę mowa. Sam eurodolar dzisiaj w miarę stabilnie konsoliduje się nieco nad poziomem 1,07. Mamy sesję na przeczekanie, doczekanie. Dzisiaj dane makroekonomiczne mają zdecydowanie mniejsze znaczenie i w ogóle w tym tygodniu nie ma jakichś ważniejszych danych makroekonomicznych, warto być tego świadomym, jednak teraz każdy spadek poniżej 1,07 będzie interpretowany jako kolejny dowód narastania niepokoju w Europie i dowód na to, że presja całego świata na kupowanie amerykańskich obligacji oraz amerykańskiego dolara
ma miejsce. Proszę zwrócić uwagę, że w Europie mamy także jeszcze jeden rynek poza rynkiem euro do franka szwajcarskiego, a także rynek euro do funta brytyjskiego. I w tym wypadku funt brytyjski bardzo mocno pokazuje, że jest taką walutą bezpieczną, a Europa generuje tutaj ryzyko. Stąd też presja na to, że właśnie, żeby zmienność na parze euro do funta brytyjskiego rosła, funt żeby się umacniał, a europejska waluta żeby się osłabiała. I dodatkowo warto zwrócić także na uwagę na kapitalizację. Zmianę kapitalizacji, zmianę lidera europejskiego, największego rynku kapitałowego i w tym wypadku widzimy, że spadki na giełdzie we Francji doprowadziły do detronizacji tego rynku jako największego rynku kapitałowego w Europie, znowu na rzecz londyńskiego City. Znowu Londyn jest największym europejskim rynkiem finansowym, co pokazuje ten wykres, który jest w tle. A już teraz bezpośrednio patrz, jak rośnie strach w Europie. No i mamy w Stanach Zjednoczonych indeks strachu, to jest VIX. I mamy także indeks strachu w Europie, VSTOXX. I w tym wypadku widzimy, że korelacja, ta rozbieżność między zachowaniem europejskiego a amerykańskiego indeksu strachu jest największa od 2017 roku. Nawet zaczynamy pokonywać poziomy ekstremalne, które były ustanowione zaraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Jeżeli te tendencje będą cały czas się nasilały, to ten strach i niepokój o Europę, strach rosnący niepokój o europejską walutę i europejskie obligacje, a zwłaszcza francuskie, będzie dokonywał negatywnych perturbacji na rynkach finansowych. Drodzy Państwo, jak widzicie, na większości rynków finansowych występuje korekta i jeżeli dla kogoś jest to okazja inwestycyjna, to zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tymi dwoma podlinkowanymi tam na dole materiałami. Jak szukać okazji inwestycyjnych, a drugi materiał o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Jeżeli rozpatrujecie właśnie możliwość nawrotu tendencji wzrostowych, to warto znać te narzędzia, które pozwolą zweryfikować, czy to, co się teraz dzieje na rynkach finansowych, jest korektą, czy czasem nie jest odwróceniem trendu. Te materiały dwa, podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu, pozwalają uzyskać przewagę w tej materii. I teraz przejdźmy już do bezpośrednio innych rynków finansowych, bo jak widzimy, że DAX, który też na fali tych kłopotów spadł, testuje psychologiczne okolice poziomu 18 tysięcy punktów. Jeżeli się okaże, że w następnych dniach, w kolejnych godzinach przechodzimy przez ten psychologiczny poziom, otworzy się perspektywa do mocniejszych, dalszych spadków. Dlatego też psychologiczny poziom ma tutaj bardzo duże znaczenie i to, w którą stronę rynki podążą. W Stanach Zjednoczonych jest dokładnie odwrotnie. Stany Zjednoczone pokazują swoją siłę, kapitał płynie do amerykańskiego dolara, jest lokowany w obligacjach, ale także na rynku akcyjnym. Ale sytuacja indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych jest po prostu luksusowa. Dlaczego? Ponieważ w poprzednim tygodniu, w połowie poprzedniego tygodnia utworzyliśmy spore luki wzrostowe, które stają się teraz ważnymi wsparciami. Ich pokonanie będzie zwiastowało wywołanie korekty spadkowej, ale na razie tak się nie dzieje, dlatego też jest większe prawdopodobieństwo dalszych wzrostów i scenariusze bazowe, jeżeli chodzi o Wall Street, są jednoznacznie prowzrostowe i sygnalizują właśnie te optymistyczne scenariusze rozwoju wypadków. Amerykańskie obligacje są kupowane dzisiaj, ale zmienność jest niewielka. Na rynku miedzi mamy lekkie spadki, oddalanie od poziomu 10 tysięcy dolarów. Warto być tego świadomym, a cena Bitcoina zbliża się do 65 tysięcy dolarów, który jest poziomem ważnym, poziomem odniesienia. Każdy spadek poniżej już będzie zwiastował rozpoczęcie kolejnej fazy tendencji spadkowej z dużym prawdopodobieństwem ruchu w kierunku 58-60 tysięcy dolarów. Dlatego też bądźmy świadomi tego, co się dzieje. Równolegle poznaliśmy dzisiaj dane o czerwcowym odczycie wskaźnika New York Empire. Te dane były troszeczkę lepsze niż chciały prognozy, ale jednak nie mają większego znaczenia. No i poznaliśmy także dzisiaj dane z Polski o core inflacji. Była ona niższa niż chce konsensus rynkowy. Dezinflacja na inflacji ujęciu core w Polsce postępuje, to jest dobra wiadomość, ale polskie obligacje, polski rynek już zdecydowanie to dawno zdyskontował. Proszę zwrócić uwagę, że na fali tych obaw o to, co się dzieje we Francji, rozszerzają się także spready na polskich obligacjach względem niemieckich i są one najwyższe już teraz od roku. Jednak w perspektywie ostatnich kilku lat
wciąż niewiele się tutaj dzieje i wybijamy się po prostu chyba z tej konsolidacji, tego marazmu, który od roku ma miejsce na polskich obligacjach. Na razie nie widać żadnych nowych zmian. Okolice oporu wywołują próbę umocnienia polskiego złotego tak względem euro, jak i amerykańskiego dolara, jednak dopiero tutaj spadek na dolar złotym poniżej 4,05 byłby jakimś sygnałem. Na razie nic tutaj się nie zmienia, a o losach polskiego złotego oczywiście zadecyduje trend na eurodolarze. Jeżeli ten strach o Europę, te ryzyka będą się materializować, to eurodolar spadnie poniżej poziomu 1,07, a to na pewno wywoła negatywne reakcje na polskim złotym i na polskiej giełdzie papierów wartościowych, która także próbuje tutaj wygenerować jakąś większą korektę wzrostową i zobaczymy, gdzie to nas wszystko doprowadzi. Także drodzy Państwo, jak widzicie, na większości rynków mamy korektę. Jeżeli uważacie, że to jest korekta, to zachęcam do tych materiałów podlinkowanych na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, jak myślą profesjonalni traderzy oraz jak szukać okazji inwestycyjnych. Te materiały dają narzędzia, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że dobrze odczytamy to, co się teraz dzieje. Czy mamy korektę, czy mamy odwrócenie tendencji. Naprawdę zachęcam do tych dwóch materiałów podlinkowanych na dole w opisie i w komentarzu. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się dzisiaj w komentarzu po sesji, po meczu, który będzie miał dzisiaj miejsce wieczorem. Trzymajcie się dłużej, dodatnie stopy zwrotu. Cześć!